Lech Poznań, Wisła Kraków czy Legia Warszawa. Już niedługo któraś z tych drużyn może być rywalem Torunian. Warunkiem jest pokonanie we wtorkowym pojedynku floty Świnoujście. O awansie do drugiej rundy Pucharu Polski zadecyduje jeden mecz na Stadionie Miejskim, a na własnym boisku w tym sezonie Torunianie czują się doskonale. Elanowcy dwie bramki zaaplikowali Zagłębiu Sosnowiec, a ostatnio 3-0 pokonali Bałtyk Gdynię. Dobrej atmosfery w drużynie nie zmąciła nawet pierwsza porażka w rozgrywkach. Kubeł wody przyda nam się na głowę. Mam nadzieję, że to tylko poskutkuje w perspektywie kolejnych meczy. Pierwszoligowa flota Świnoujście będzie zdecydowanie bardziej wymagającym rywalem niż ostatni przeciwnicy Torunian. Elanowcy wierzą jednak, że zespół z nadmorza można pokonać. Jesteśmy w stanie pokonać ten zespół pierwszoligowy. Nie jest, mi się wydaje, że to jest jakiś zespół, nie wiem, jakiś dream team, żebyśmy nie mogli stawić im czoła. Myślę, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten mecz wygrać. W ostatniej kolejce pierwszej ligi flota Świnoujście pokonała Bogdankę Łęczna 1-0 i odbiła się od dna tabeli. Było to pierwsze zwycięstwo piłkarzy z nadmorza w tym sezonie. Rok temu flota zajęła bardzo wysokie trzecie miejsce na zapleczu ekstraklasy, do końca walcząc o awans. Jednak w tym roku o powtórzenie takich sukcesów będzie wyspiarzom bardzo trudno. Dużo zawodników odeszło, trener się zmienił, więc to już nie jest ten sam zespół. Tam jest mój kolega z byłej drużyny, Tomek Ostalczyk, który w Turku tam wchodził za mnie z ławki, tam grał pierwsze skrzypce, więc to mam, myślę, że to nie jest zespół jakiś tam nie do przejścia i jeszcze tym bardziej, że przyjeżdżają na nasze boisko. Choć za Elaną pierwsza porażka w tym sezonie, Torunianie już o niej nie myślą. Teraz liczy się tylko wygrana z flotą. W każdym meczu będziemy grali o zwycięstwo, bo tylko za zwycięstwo mamy jakieś tam odpowiednie profity. Dlatego powiedziałem, że drużyna jest przygotowana mentalnie i psychicznie na to, żeby w każdym meczu pokazać się z jak najlepszej strony. Dawno nie było na Stadionie Miejskim meczu, który miałby tak ogromne znaczenie dla promocji piłki nożnej w naszym mieście. Jeżeli Torunianom udałoby się pokonać wyspiarzy, to w drugiej rundzie Pucharu Polski na pewno trafiliby na drużynę grającą w ekstraklasie. Do Torunia mógłby przyjechać nawet mistrz Polski Wisła Kraków. Wtedy trybuny Stadionu Miejskiego z pewnością zapełniłyby się kibicami.